Nowe twarze, nowe znajomości, nowe wyzwania. Tak zapowiada się nowy rok akademicki w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Okres wakacyjny wykorzystano na realizację wielu zadań i projektów. My mamy nadzieję, że coś od ubiegłego roku też nowego ruszy, jeżeli chodzi o działalności gospodarcze. To było takie zawsze projekty takie cieszące się dużym zainteresowaniem, że osoby chcące założyć działalność miały dotacje. Zobaczymy, teraz no, czekamy na ogłoszenie konkursu, już jakieś tam wstępne są informacje, więc też przygotowujemy się. Jeżeli chodzi o takie doposażenie uczelni już jakby poza projektami unijnymi, też no, trwały prace inwestycyjne w okresie wakacyjnym. Uruchomiliśmy, już jest przygotowana nowa pracownia językowa, taka, gdzie no, studenci będą mieli możliwość odsłuchiwania tekstu przez słuchawki, gdzie będzie tablica interaktywna. Sama uczelnia jest otwarta od początku maja tego roku, a studenci są obsługiwani w dziekanacie. Od października otworzona zostanie także biblioteka wraz z jej zasobami. Trwająca rekrutacja odbywa się bez przeszkód z zachowaniem obostrzeń sanitarnych. Jeżeli chodzi o zajęcia, też tutaj pan rektor zdecydował na przejście na taką formę hybrydową, czyli będziemy część zajęć realizować w bezpośrednim kontakcie, a część zajęć zdalnie. Tutaj ministerstwo w najnowszych rozporządzeniach dało nam możliwość zwiększenia tej liczby godzin na e-learning, bo przy studiach o profilu praktycznym to jest 50% ECTS-ów może być uzyskane w formie zajęć zdalnej, a 75% przy profilu ogólnoakademickim też w formie zdalnej. No my jakby aż tak szeroko nie idziemy, będzie to około 30% zajęć zdalnych. Reszta, o ile oczywiście przepisy nam na to pozwolą, będzie realizowana w formie kontaktowej. W zeszłym roku w Ostrowcu na uczelnię zapisało się 300 nowych studentów. W tym roku uczelnia liczy na podobną liczbę zainteresowanych. Rekrutujemy na wszystkie kierunki, do których mamy uprawnienia. Oczywiście największym zainteresowaniem cieszy się pielęgniarstwo, podobnie jak to było w roku ubiegłym. Też dość duże zainteresowanie, jeżeli chodzi o studia licencjackie, jest na kierunek pedagogika. No, rekrutujemy też na kierunek bezpieczeństwo narodowe, ekonomia. Ta rekrutacja trwa do 30 września, ale myślę, że będzie ona przedłużona przynajmniej do połowy października, gdyż no, jak wiemy, wszystko gdzieś tam w czasie jest wydłużone i matury były później, więc też na pewno będziemy starali się zgodnie oczywiście z przepisami przedłużać tą rekrutację tak, żeby wszyscy zainteresowani mogli skorzystać. Inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim odbędzie się 3 października.